Dzień dobry. Dzisiaj podsumujemy te ostatnie lekcje, szczególnie te zważone przypadki, gdy w przewodniku, w którym wcześniej nie płynął prąd, a który poruszał się w polu magnetycznym, pojawiała się siła elektromotoryczna i właśnie zaczynał płynąć prąd. Sprawdzimy, czy ta teza, którą sformułowaliśmy w lekcji poprzedniej, związana z kierunkiem tego prądu, tak zwanego prądu indukcyjnego, czy ona jest prawdziwa i to ją, tą przyczynę uogólnimy, sformułujemy w formie reguły Lenza. Więc dzisiaj temat lekcji, kierunek prądu indukcyjnego, reguła Lenza. No i właśnie zanim tą regułę sformułujemy, to przypomnijmy jeszcze te zadania, dwa zadania akurat z lekcji poprzedniej, no właściwie cztery, bo jeszcze dwa, które wy mieliście rozwiązać. Więc przypomnę, zadanie to było drugie z lekcji poprzedniej. Był magnes i przewodnik, w którym nie płynął prąd początkowo i ten przewodnik poruszał się w polu magnetycznym tego magnesu. Akurat tu się poruszał w lewą stronę. I była cała ta analiza i okazało się, że ruch tego przewodnika w tym polu magnetycznym w tą stronę spowodował, że zacznie w tym przewodniku płynąć prąd. Tu kierunek tego prądu określiliśmy. I ten prąd indukcyjny spowoduje, że na ten przewodnik ten magnes będzie działał siłą i ta siła okazała się być przeciwna do wektora prędkości, czy ona przeszkadzała w ruchu tego przewodnika. A to właśnie ten ruch tego przewodnika spowodował powstanie tego prądu indukcyjnego. Czyli ta siła przeszkadzała w tym ruchu. Czy przeszkadzała przyczynie, która spowodowała przepływ tego prądu indukcyjnego. I mam nadzieję, że udało Wam się to zadanie tego samego typu rozwiązać. To drugi, gdzie był magnes i przewodnik, który poruszał się teraz w lewą stronę, to inaczej bieguny magnesu były też. I proszę sprawdzić u siebie, czy siła magnetyczna, jaką ten magnes działa na ten przewodnik, już po tym, jak już prąd zaczął tu płynąć w związku z ruchem tego przewodnika, czy ta siła pomagała w tym ruchu, czy przeszkadzała? Jeżeli poprawnie to zadanie rozwiązaliście, to ta siła magnetyczna, którą ten magnes działał na ten przewodnik, powinna też przeszkadzać w ruchu tego przewodnika. I jeszcze drugie zadanie z tą poprzeczką, gdzie jakościowo to jest, wygląda inaczej, to jest jakościowo to prawie to samo. Tu ta poprzeczka się poruszała tu w lewą stronę w polu magnetycznym o indukcji prostopadłej do tej kartki i okazało się, że dzięki ruchowi tej poprzeczki w tym polu magnetycznym zaczął płynąć tu prąd, kierunek ustaliliśmy do góry akurat na rysunku i pojawiła się siła magnetyczna FM, która działająca na tym przewodnik z prądem, która znowu widzimy, że jest przeciwna do prędkości, czyli przeciwna jest do prędkości, która, a właśnie ten ruch tego przewodnika był przyczyną rozpoczęcia przepływu prądu, czy wzbudzenia tego prądu indukcyjnego w tym obwodzie, a szczególnie w tej poprzeczce. Czyli znowu ta siła magnetyczna przeszkadza w tym ruchu, czyli przeszkadza przyczynie, która spowodowała pojawienie się tego prądu indukcyjnego. I też gdybyście poprawnie rozwiązali zadanie to następne, tego samego typu, to też okaże się, że ta siła magnetyczna będzie przeszkadzała w ruchu tego przewodnika, czy przeszkadza przyczynie, która powoduje, że w ogóle ten prąd tak zwany indukcyjny powstaje. No i można by realizować wszystkie inne przypadki i właśnie stwierdzimy wtedy, że w każdym przypadku, gdy pojawia się ten prąd indukcyjny, to w każdym przypadku ta siła magnetyczna, a właściwie pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd indukcyjny
przeszkadza tej przyczynie, która spowodowała powstanie tego prądu indukcyjnego. No właśnie sformułowane to jest w regule Lenza. To regule Lenza czasami na kilka sposobów się podaje, więc ja to podam dwa sformułowania. To pierwsze dość często spotykane i piszemy regułę Lenza, pisze się Lenza. Kierunek prądu indukcyjnego jest zawsze taki, że pole magnetyczne przez niego wytworzone przeszkadza zmianie, która spowodowała jego powstanie. Czy coś się musi tam zmieniać, żeby i powstaje prąd indukcyjny, który przeszkadza temu, co spowodowało tej przyczynie, która spowodowała powstanie tego prądu elektrycznego, czy wzbudzenie tego prądu indukcyjnego. Ale teraz przejdźmy do, przypomnijmy sobie definicję, wzór właściwie na siłę elektromotoryczną indukcji elektromagnetycznej, coś to słabo widać, o, który wyprowadziliśmy, że ta siła elektromotoryczna indukcji elektromagnetycznej równa się szybkości zmiany strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. Znaczy, jeżeli przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. I teraz, czyli aby w przewodniku tym zamkniętym płynął prąd, no to musi pojawić się siła elektromotoryczna. A ona się pojawi tylko wtedy, gdy zmieni się strumień indukcji magnetycznej. Czyli najbardziej ogólnym powodem pojawienia się tego prądu indukcyjnego w przewodniku jest zmiana strumienia indukcji magnetycznej. I nie ma znaczenia, w jaki sposób ta zmiana następuje. Jeżeli następuje ta zmiana, to powstaje w przewodniku siła elektromotoryczna. Jeżeli ten przewodnik jest zamknięty, to wtedy pod wpływem tej siły elektromotorycznej płynie prąd. No, więc tu podsumujmy to. Czy też, to jest właściwie też reguła Lenza, inne sformułowanie. Najbardziej ogólną przyczyną pojawienia się siły elektromotorycznej, indukcji elektromagnetycznej, może to nie, tu jeszcze przepraszam, no nie będzie. Najbardziej ogólną przyczyną pojawienia się siły elektromotorycznej, indukcji elektromagnetycznej jest zmiana strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. No to wynika z tego wzoru, tak? A teraz właśnie no, z tego wynika też ta inne sformułowanie reguły Lenza. Kierunek prądu indukcyjnego jest taki, że strumień indukcji magnetycznej przez niego wytworzony przeszkadza zmianie strumienia pola zewnętrznego. Teraz to się okaże na kilku przykładach. I my będziemy starali się właśnie wyjść jakby z tej definicji, troszkę rozwlekle będziemy określali ten kierunek prądu indukcyjnego. Potem będzie można to oczywiście skrócić, ale dzisiaj wyjątkowo prawie że nic nie skracamy, żeby cały czas odnosić się do tej podstawowej przyczyny przepływu prądu, pojawienia się w ogóle prądu indukcyjnego. No i przejdźmy do tych takich krótkich zadań. Oczywiście tam nic nie będziemy obliczali, tylko będziemy starali się właśnie określić, w którą stronę płynie prąd indukcyjny. Więc zadanie pierwsze. Określ kierunek prądu indukcyjnego w kołowym przewodniku, jeżeli zbliża się do niego magnes sztabkowy. I tu też muszę jeszcze wrócić, zanim pokażę ten rysunek, to pokażę jeszcze ten poprzedni rysunek. O, proszę zobaczyć. Tu było to inaczej. To był przewodnik kołowy, który i magnes spoczywał, a przewodnik kołowy poruszał się w tę stronę. Czyli czy ruch przewodnika w polu magnetycznym magnesu, który spoczywał, powoduje, że w tym przewodniku powstaje prąd indukcyjny. No ale ruch jest pojęciem względnym. No to gdyby przewodnik spoczywał, a ten magnes by się do niego zbliżał, no to jakościowo to nic się tu nie zmieniło. To po prostu się te dwa ciała do siebie przybliżają. Czyli z punktu widzenia tego magnesu, to ten przewodnik by się do niego przybliżał. Więc w tym przewodniku też powinien pojawić się prąd indukcyjny. I niezależnie od tego, czy ten przewodnik się porusza, a magnes spoczywa, czy
przewodnik spoczywa, a magnes się porusza. No to teraz właśnie spróbujmy przeanalizować tą sytuację, właśnie tą drugą, że przewodnik spoczywa, a ten magnes się do niego przybliża. No właśnie to jest zadanie, które teraz rozwiązuję. O, czyli mamy magnes sztabkowy i przewodnik kołowy. W nim na razie żaden prąd nie płynie. I teraz ten magnes zaczyna się przybliżać do naszego przewodnika. No to spróbujmy teraz zastosować tą naszą regułę, tą regułę Lenza. Więc ponieważ ta reguła Lenza mówi o strumieniu indukcji magnetycznej pola zewnętrznego i strumieniu indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez prąd indukcyjny, no to zajmiemy się na razie strumieniem pola magnetycznego, strumieniem indukcji magnetycznej pola zewnętrznego strumieniem przechodzącym przez tą powierzchnię ograniczoną przewodnikiem. No żeby, więc definicja strumienia to jest iloczyn skalarny B i wektora indukcji, wektora powierzchni. Wektor powierzchni jest prostopadły do powierzchni płaskiej, więc w tym przypadku będzie prostopadły do powierzchni ograniczonej przewodnikiem. Zwrot wektora powierzchni zwykle wybieramy tak, aby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. Z tych dwóch możliwych zwrotów wektora prostopadłego do tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem, wybierzemy zawsze taki zwrot, żeby ten wektor S, wektor powierzchni, tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. No to więc zaczynamy. Najpierw chcemy wiedzieć, jaki jest ten strumień indukcji pola zewnętrznego. Φ B go oznaczymy. Czy jest ten Φ, to jest strumień, B indukcja, ale jeżeli to będzie B, to indukcji pochodzącej od tego magnesu. W miejscu, gdzie jest, znaczy strumień przechodzący przez tą powierzchnię ograniczoną tym przewodnikiem. No to żeby wiedzieć, jaki jest ten strumień, potrzebujemy wektor B i S. Wektor B określamy, czyli wektor indukcji w tym miejscu, indukcji tego pola zewnętrznego, określimy umieszczając na przykład igiełkę magnetyczną i biegun południowy będzie przyciągnięty przez biegun północny. Biegun północny pokaże igiełki w prawą stronę i tak biegun północny igiełki wskazuje zwrot wektora indukcji i rysujemy przez tą igiełkę wektor indukcji B. To jest to pole indukcja tego pola zewnętrznego, wytworzonego przez magnes na tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem. No teraz wybieramy wektor powierzchni. On jest prostopadły do tej powierzchni, ale możemy wybrać zwrot w tę stronę albo w drugą stronę. Ponieważ wektor indukcji jest skierowany w prawo, to wybieramy ten wektor powierzchni z tych dwóch możliwości, tworzący jak najmniejszy kąt z wektorem indukcji, więc wektor powierzchni będzie tu skierowany zgodnie z tym wektorem indukcji. No i teraz, tak naprawdę te wektory B i S, one są zgodne tylko tu na samym środku tego przewodnika kołowego. Gdybyśmy umieścili igiełkę tu troszkę wyżej, no to linia pola pochodząca tego magnesu, ona wtedy tu już zakrzywia się i ta igiełka, ten biegun północy wskazywałby gdzieś tamten kierunek, no ale nadal kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni byłby mniejszy od 90 stopni na całej tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem. Ale na samym środku kąt między B i S jest równy 0. A dla punktów powierzchni trochę dalej leżących od tego środka ten kąt jest mniejszy od 90 stopni. No dobrze. I teraz jak już wybraliśmy wektor powierzchni zgodny z wektorem indukcji albo tworzący kąt mniejszy od 90 stopni, no to iloczyn skalarny to jest wartość B razy wartość S razy kosinus kąta między tymi kątami. Jeżeli kąt jest od 0 do 90, bo jest mniejszy od 90, to kosinus tego kąta jest większy od 0. To jest nad osią jest kosinus, tak? Więc my wybierając ten zwrot wektora powierzchni, który tworzył jak najmniejszy kąt z wektorem indukcji, zapewniamy sobie, że ten strumień pola zewnętrznego będzie dodatni. Teraz pytamy się, czy bezwzględna wartość tego strumienia, czy rośnie, czy maleje. Pole powierzchni ograniczone tym przewodnikiem S nie ulega zmianie, ale jak zbliżamy magnes, to im bliżej magnesu, tym pole jest silniejsze, bo tam linie pola są gęściej. Czyli jak zbliżamy ten magnes, to w tym miejscu na tej powierzchni te linie pola są gęściej, czyli indukcja ma większą wartość, czyli indukcja rośnie. To iloczyn tych wielkości, też, czyli ten strumień pola zewnętrznego, też rośnie. Jest dodatni i rośnie. No to zgodnie z regułą Lenza
powstaje prąd indukcyjny, w jakimś tam kierunku płynie, albo w jedną, albo w drugą, zaraz się dowiem w jaką, który wytwarza własne pole magnetyczne. Oznaczymy to indukcję tego pola symbolem B z indeksem ind, od indukcyjno, słowa indukcyjny, czy B-ind, taki skrót będzie. No i ten strumień tego pola, a więc phi B-ind, musi przeszkadzać zmianie tego strumienia pola zewnętrznego, czy przeszkadzać zwiększaniu wielkości dodatniej. Dlatego ten strumień phi B-ind jest mniejszy od zera, bo przeszkadza zwiększaniu wielkości dodatniej. Dlatego on jest ujemny. A jak on jest ujemny, to znaczy, co to znaczy ten strumień phi B-ind? To jest iloczyn skalarny B-int i S, czyli wartość wektora, mnożymy wartość B-int razy wartość wektora powierzchni, powierzchnię razy kosinus kąta między tymi wektorami, czy kosinus kąta między B-int i S. No to skoro te B-int i S nie są równe 0, nie są różne od 0, no to to jest mniejsze od 0, gdy są one większe, bo to wartości wektorów są większe od 0, no to ten kosinus musi być mniejszy od 0, z tego wynika. A kosinus jest mniejszy od 0 w zakresie kątów od 90 stopni, tylko bez 90, do 180 włącznie, w tym przedziale. W takim razie wektor B-int musi tworzyć na tej powierzchni, musi tworzyć z wektorem powierzchni S kąt mniejszy od większy od 90, ale mniejszy równy 180 stopni. A na samym środku, no właśnie, to prąd indukcyjny to będzie płynął albo w jedną stronę, albo w drugą, więc na samym środku wektor indukcji B-int będzie na pewno prostopadły do tej powierzchni, no i musi tworzyć kąt z wektorem S mieszczący się w tym przedziale. No to wtedy mamy do wyboru dwie możliwości. Albo kąt 180 stopni, albo kąt 0 stopni. No to oczywiście patrząc na ten przedział, w tym przedziale mieści się kąt jaki? 180 stopni, czyli wektor B-int będzie przeciwny do S. Więc rysujemy teraz wektor B-int, o tu, przeciwny do wektora S, który tu mamy. Tak? Czy wektor B-int z jego zwrot jest przeciwny do zwrotu wektora powierzchni. Bo jeszcze raz, prąd indukcyjny płynie, jeśli zacznie płynąć, to albo w jedną stronę, albo w drugą, więc wytworzy pole magnetyczne o indukcji w samym środku skierowanej albo prostopady do przewodnika w lewo, albo w prawo, więc będzie albo tworzył z wektorem S na samym środku, tu, kąt 0 stopni albo 180 i z tych dwóch kątów w tym przedziale dozwolonym jest tylko to kąt 180 stopni, więc czyli wektor B-int z wektorem S tworzy kąt 180 stopni. Czyli jest przeciwny. I teraz tak będziemy skracać teraz. Już w następnych zadaniach pominiemy tą część. Po prostu jak strumień będzie, ten B-int tego pola wytworzonego przez prąd indukcyjny będzie mniejszy od 0, to znaczy, że wektor B-int i S tworzą kąt w tym przedziale. A na samym środku ten kąt skrajny, czyli 180 stopni, czy wektor B-int i S są do siebie przeciwne. Czyli to już opuścimy. Potem będzie można nawet większość opuścić, jak za jakiś czas to przećwiczyć, ale na razie jeszcze dzisiaj nie. No i teraz w takim razie rysujemy ten wektor B-int przeciwny do S. I teraz skąd się ten wektor B-int pojawił? To pole o takiej indukcji wytworzył prąd indukcyjny. To pytanie, w którą stronę musiał płynąć? No to reguła śruby prawoskrętnej wiąże wektor indukcji, ten B-int, z prądem indukcyjnym. Więc rysujemy śrubę, pod śrubą albo nad, ale nie będzie, pod wektor B-int rysujemy. I teraz pytamy, w którą stronę śruba prawoskrętna musiałaby się obracać, aby się przesuwała zgodnie z tym kierunkiem tego wektora indukcji, zwrotem wektora indukcji. No to musiałaby się tak obracać. I tak płynie prąd indukcyjny. Czyli tak w tym przewodniku i zaznaczamy tu przy tej części pogłębionej kierunek prądu tak jak na śrubie. Czyli kierunek prądu indukcyjnego. I jeszcze jedno, jak ten prąd indukcyjny tu płynie, to on wytwarza własne pole magnetyczne, bardzo podobne do
pola magnetycznego, magnesu sztabkowego, o czym już mówiliśmy, i przypisujemy temu wymyślonemu naszemu magnesowi sztabkowemu, którym zamieniamy ten przewodnik kołowy, bieguny zgodnie z wektorem indukcji, tam gdzie jest zwrot wektora B, ale patrzymy na wektor nie B, tylko na wektor B int, bo to on pochodzi od tego prądu indukcyjnego. To tam, gdzie jest koniec tego, znaczy zwrot wektora B int, będzie z tej strony biegun północny przypiszemy, a z drugiej strony przypiszemy biegun południowy. To uwaga, to jest wektor powierzchni, to jest S biegun południowy. Ja potem już rysowałem ten wektor S z drugiej strony, żeby to się, te S i S nie było obok siebie. Czyli to S to jest znaczy biegun tego magnesu naszego wymyślonego, a to S to jest wektor powierzchni. Czyli z tej strony biegun północny, tu południowy. I teraz mamy magnes, z tej strony ma biegun północny, a z tej strony ten drugi magnes ma też północny. To się co? Odpychają, czyli skutkiem powstania tego prądu indukcyjnego ten przewodnik odpycha magnes i magnes odpycha przewodnik. Te siły narysowałem. Czyli widzimy, że ta siła, która działa na magnes, znowu jest jaka? Przeciwna do prędkości, czyli taki prąd indukcyjny tu powstał, że pole magnetyczne, czy w dokładnie strumień tego pola magnetycznego próbuje spowodować, że żeby na albo inaczej wytwarza takie pole magnetyczne, inaczej ten prąd indukcyjny wytwarza takie pole magnetyczne, że siła magnetyczna działająca na ten magnes poruszający się stara się zahamować ten magnes, przeciwdziała temu ruchowi, przyczynie, która spowodowała przepływ tego prądu indukcyjnego. Po raz kolejny widzimy, więc ta siła magnetyczna przeszkadza w ruchu tego magnesu, a to właśnie ruch tego magnesu był odpowiedzialny za powstanie prądu indukcyjnego. No i kolejne przykłady teraz sprawdzamy. Te, które to już było, a nie, teraz drugie jest tu. Zadanie drugie. Przewodnik kołowy zbliża się do magnesu. Przewodnik kołowy zbliża się do magnesu. To jest zadanie praktycznie identyczne jak to, które jeszcze kilka razy dzisiaj pokazywałem, tą inną metodą. Tu do określenia tego prądu indukcyjnego no troszkę trzeba było tam poćwiczyć, czyli wektor prędkości, indukcji, rysowaliśmy regułę siły prawoskrętnej, stosowaliśmy i tak dalej, kierunek ruchu elektronów swobodnych i przeciwny kierunek prądu zdecydowaliśmy. A teraz ustalimy ten kierunek prądu właśnie tą naszą nową metodą, dużo szybciej wtedy będzie, jeżeli byśmy tylko to chcieli zrobić. Więc tu też się poruszał przewodnik, a spoczywał magnes. No i to jest dokładnie, nawet to mamy to samo, zobaczcie, że magnes o takich samych biegunach i porusza się też w tę samą stronę. I teraz co? Najpierw musimy określić indukcję pola w tym miejscu, tego pola zewnętrznego. Więc umieszczamy igiełkę, biegun północny będzie przyciągnięty do tego północnego i on wskazuje zwrot wektora indukcji, zarysujemy wektor indukcji tego pola zewnętrznego, to jest to nasze B. Teraz wybieramy wektor powierzchni, prostopadły do tej powierzchni, ale z tych dwóch możliwych zwrotów w lewo czy w prawo wybieramy w lewo zwrot wektora powierzchni, ponieważ chcemy, żeby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt. Dzięki takiemu wyborowi wektora powierzchni ten strumień indukcji tego pola zewnętrznego na tej powierzchni ograniczony przewodnikiem jest większy od zera, bo wektory B i S tworzą kąt mniejszy od 90 stopni. Teraz patrzymy, co się dzieje z wartością tego strumienia. No, pole powierzchni ograniczone przewodnikiem nie ulega zmianie, czy S jest stałe, ale indukcja rośnie, ponieważ ten przewodnik jest coraz bliżej magnesu, więc na tej powierzchni indukcja jest coraz większa, bo ta powierzchnia jest coraz bliżej magnesu, gdzie jest coraz silniejsze pole magnetyczne. Tam jest, te linie są gęściej tam rysowane, więc to pole magnetyczne jest tam silniejsze. Więc indukcja rośnie, więc iloczyn tych wielkości, czyli strumień indukcji rośnie, jest dodatni i rośnie. Pojawia się w takim razie prąd indukcyjny, który wytwarza własne pole i strumień tego pola, phi b int, przeszkadza zmianie tego strumienia pola zewnętrznego. Czyli ponieważ ten strumień pola zewnętrznego jest dodatni i rośnie, to przeszkadzać wzrostowi wielkości dodatni, to jest dodać wielkość ujemną. Więc ten strumień strumień pola wytworzonego przez prąd indukcyjny jest mniejszy od zera. A z tego wynika już od razu kąt, kiedy kosinus jest mniejszy od zera. Kosinus jest mniejszy od zera w przedziale od 90 bez 90 do 180 włącznie,
A tu na samym środku, no jeżeli prąd indukcyjny płynie, to albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, na samym środku wytworzę ten prąd, wektor, znaczy pole o indukcji skierowanej albo w lewo, albo w prawo, więc wektor indukcji Bin będzie tworzył z wektorem powierzchni tu na samym środku kąt albo 0 stopni, albo 180 i z tych dwóch możliwych kątów w tym przedziale znajduje się tylko kąt 180 stopni, czy wektor Bin jest przeciwny do S w takim razie. Więc rysujemy wektor Bin o tu przeciwny do wektora powierzchni S. I teraz pytanie, jak musiał płynąć prąd indukcyjny, w którą stronę, aby wytworzyć tu pole o takiej indukcji? A no to po prostu rysujemy śrubę pod wektorem, pod śrubą wektor indukcji Bint, nie B, tylko Bint. I teraz pytanie, w którą stronę śruba musiałaby się obracać, żeby tak się przesuwała? Tak musiałaby się ta śruba obracać, tak jak zaznaczyłem na tej śrubie, czy kierunek prądu indukcyjnego jest właśnie tak, tu do dołu i przy tej śrubie oznaczamy również kierunek tego prądu. No ale tu jeszcze nie wszystko zrobiłem. Przypisujemy teraz bieguny, znaczy ten prąd indukcyjny wytworzy tu pole o indukcji Bin bardzo podobne do pola magnesu sztabkowego o biegunach dobranych w ten sposób. Czyli patrzymy na wektor Bin, a nie na inny, gdzie tam, gdzie jest grot, biegun północny, tam, gdzie jest początek wektora, to jest biegun północny. No i patrzymy, jakby takie magnesy na siebie oddziaływały. To jest SS, by się co odpychały, czyli ten przewodnik jest odpychany przez magnes FM, słabo widzę, i magnes jest odpychany przez ten przewodnik, to jest też minus FM. O, czyli jak bieguny są jednoimienne ku sobie skierowane, no to ten magnes odpycha przewodnik, a ten przewodnik odpycha magnes. Te siły są i widzimy, że teraz ta siła działająca ze strony magnesu na ten przewodnik, ten taki prąd tu powstał, że ta siła przeszkadza w ruchu tego przewodnika, czy przeszkadza w przyczynie, która spowodowała w ogóle przepływ tego prądu indukcyjnego. Za każdym razem prąd płynie w takim kierunku, że to pole magnetyczne, które on wytworzy, przeszkadza przyczynie, która spowodowała jego przepływ. No i kolejne zadania, które będą to dowodziły. Teraz wracamy do, też jeszcze na razie powtarzamy to, co już było inną metodą. I teraz kolejne zadanie z tą poprzeczką, ale widzimy, że rysunek jest tu prostszy niż wcześniej to robić w tą inną metodą, analizując siłę działającą na swobodny elektron. Więc mamy tą poprzeczkę, mamy ten rysunek, który jest mniejszy, bo tu mniej rzeczy zaznaczamy, szczególnie na poprzeczce. Mamy dwie szyny tu połączone przewodnikiem na końcu, przewodzący szyny. Tu jest poprzeczka też dla nas przewodnika i porusza się w prawą stronę. I wektor indukcji tego pola zewnętrznego, to jest to B, jest, wbija się do karetki, czyli jest prostopadły do tej powierzchni. No to więc i stosujemy tą naszą metodę. Więc wybieramy wektor powierzchni, on jest prostopadły do tej powierzchni, ale wybieramy jej z tych dwóch możliwych zwrotów do góry i do dołu. Ten zwrot do dołu, tak żeby wektor B jest, żeby te wektory tworzyły jak najmniejszy kąt. W tym przypadku 0 stopni tworzą kąt. Dzięki temu strumień tego pola zewnętrznego, φ B, właśnie iloczynowi skalarnemu B jest większy od 0, bo kosinus tego kąta jest większy od 0. Kosinus 0 stopni wtedy jest i jest on równy 1, więc jest większy od 0. No i patrzymy, co tu się zmienia, czy B czy S. No, indukcja się nie zmienia, więc B jest stały, ale ta powierzchnia ograniczona przewodnikiem, jak ten przewodnik się porusza w prawo, ta powierzchnia się zmniejsza, czy S maleje. No to iloczyn ich maleje, czy ten strumień pola zewnętrznego maleje, jest dodatni i maleje. Pojawia się prąd indukcyjny w tym przewodniku, który przeszkadza, wytwarza własne pole magnetyczne, to o indukcji Bint, którego strumień przeszkadza zmianie strumienia tego pola zewnętrznego, czyli zmniejszaniu się tego strumienia pola zewnętrznego. Dlatego ten strumień wytworzony przez prąd indukcyjny jest większy od zera, bo przeszkadza zmniejszaniu. Nie chce, żeby ten strumień się pola zewnętrznego zmniejszał.
Znaczy tak jak w cudzysłowie nie chcą, tam nie myśli, ale to jest automatycznie. No i teraz, jeżeli strumień fibrinity jest większy od zera, to znaczy, że cosinus, który występuje, jakbyśmy rozpisali ten wzór na ten strumień, ten Bint razy S razy cosinus kąta między Bint i S, to ten cosinus musi być większy od zera, a cosinus jest większy od zera od zera włącznie do 90, tylko bez 90. W takim razie wektor Bint stworzy z wektorem S tu na samym środku kąt 0 stopni, bo to są te dwie możliwości, 180 albo 0, więc 0 stopni, czyli jest zgodny z wektorem S, więc rysujemy wektor Bint zgodny z wektorem S, czyli jakby S było do kartki, to tak samo Bint jest do kartki. No i teraz umieszczamy śrubę z tej strony. Jest pytanie, w którą stronę musiałby prąd płynąć w tym przewodniku, czy tak, żeby wytworzył tu na środku pole o indukcji skierowanej do kartki. No to oczywiście musiałaby się śruba obracać, tak? By się wkręcała wtedy. I tak płynie prąd indukcyjny. Tak? I tu mamy, zaznaczamy prąd indukcyjny. I tu na przykład, tu można też na tym przewodniku zaznaczyć. Czyli zobaczcie, że to samo określiliśmy kierunek prądu indukcyjnego, w ogóle nie analizując zachowania, znaczy tych sił działających na swobodne elektrony w tej poprzeczce, co było tą pierwotną przyczyną tak naprawdę. Strumień jest pojęciem takim bardziej ogólnym, ale ono, ta reguła Lenza, ona jakby w sobie już zawiera tą całą wiedzę o tych siłach działających na te elektrony swobodne. To jest jakby ogólnienie tego właśnie w tą regułę, która działa we wszystkich przypadkach. No teraz dalej, tu już weźcie coś nowego będzie. Czwarte zadanie. Określ kierunek prądu indukcyjnego w drugiej dzwonnicy, jeżeli jeżeli zamkniemy przełącznik i w dzwonnicy pierwszej, przepraszam. Określ kierunek prądu indukcyjnego w drugiej dzwonnicy, jeżeli zamkniemy przełącznik w dzwonnicy pierwszej. No to troszkę muszę się napić, bo już to któraś lekcja nagrywana i no dobrze. No i teraz co? Mamy dwie dzwonnice. Akurat te dzwonnice są nawinięte na rdzenie wykonane z ferromagnetyka. No jeszcze o tym będziemy mówili, o własnościach ferromagnetycznych. Zwiększa wartość indukcji pola magnetycznego w tym miejscu. I w sposób, gdyby tu była próżnia albo powietrze wewnątrz tych dzwonnic, to płynął prąd na przykład w tej dzwonnicy pierwszej, to indukcja tego pola wewnątrz tej dzwonnicy miałaby mniejszą wartość, nawet dużo mniejszą najczęściej, niż gdybyśmy te dzwonnice nawinęli na rdzeń taki walec wykonany z materiału ferromagnetycznego, bo ferromagnetyki wzmacniają to zewnętrzne pole magnetyczne. Ale to dla nas to nie jest istotne na razie. Na razie mamy po prostu na taki walec nawinięty przewodnik, czyli mamy wtedy jedną zwojnicę i drugą zwojnicę. Tu widzimy, że tu są tak nawinięte zwoje, a tu są w drugą stronę nawinięte. Bardzo to jest istotne. Więc jak z jednej strony widzimy, a z drugiej strony tego nie widzimy. Tu znowu nie widzimy, a tu widzimy. I tu w tej dzwonnicy z lewej strony mamy źródło napięcia i zamkniemy ten przełącznik. I tylko nas interesuje, co się będzie działo tuż po zamknięciu. Początkowo prąd nie płynie. Jak zostanie zamknięty ten przełącznik, czy będzie już obwód, właśnie droga zamknięta dla prądu, to zacznie płynąć prąd. Ale to nie jest tak, że nagle się prąd pojawia. Znaczy, oczywiście bardzo szybko to się pojawia, ale on narasta od zera do jakiejś tam wartości. Czyli na początku, to tuż po zamknięciu, natężenie tego prądu będzie rosło. Nawet można tu narysować strzałeczkę o... że natężenie prądu rośnie. A jaki będzie kierunek tego prądu? No z punktu o wyższym potencjale, czy z tej dłuższej kreski, czy tędy płynie prąd. I proszę sobie na zwojach zobaczyć, jak on będzie tu płynął, który tak, i tu też tak, i z drugiej strony wypływa do dołu. Tak?
I teraz wewnątrz tej zwojnicy, jak tu płynie w niej prąd, pojawi się pole magnetyczne. No to określimy wektor indukcji tego pola magnetycznego, rysujemy tu śrubę, na śrubie zaznaczamy kierunek prądu, czyli jest tu i, nie ma jeszcze i, no to nie będzie i. O. Na śrubie zaznaczamy kierunek prądu, czyli i, czyli tu płynie prąd tak, o, więc tak samo śruba się obraca, jak ta się tak śruba obraca, prawo skręta, to się przesuwa w prawą stronę, czy wektor indukcji będzie tu wewnątrz śruby, wewnątrz dzwonicy skierowany w lewą stronę, wektor B, rysujemy ten wektor tu przez tą dzwonicę, to jest wektor B, tu. Tu jest zwrot, czyli możemy przypisać tej zwojnicy bieguny, czyli ta zwojnica wytworzy pole magnetyczne, podobne do pola magnetycznego magnesu o biegunach dobranych w ten sposób, że tam, gdzie jest zwrot wektora indukcji B, to będzie biegun północny, z drugiej strony będzie biegun południowy. Teraz taki elektromagnes wytwarza wewnątrz tej drugiej zwojnicy pole magnetyczne. No to określimy indukcję tego pola magnetycznego wytworzonego przez ten elektromagnes tu w środku tej zwojnicy. No to umieszczamy igiełkę. Biegun północny będzie przyciągnięty przez biegun południowy, no, a biegun południowy będzie wskazywał ten drugi kierunek i biegun północny wskazuje zwrot wektora indukcji. Więc rysujemy przez tą igiełkę wektor indukcji, też oznaczymy to B, bo to jest ta indukcja pochodząca od tej dzwonicy, czy to jest ta indukcja tego pola zewnętrznego. Czyli zwrot jest właśnie też w lewą stronę, tak samo jak i tam. Można było nawet tej igiełki nie rysować, bo skoro tu wewnątrz linie pola są skierowane w tę stronę, to te linie stamtąd idą, tak? Czyli tak, w ten sposób dochodzą, więc tu też są skierowane w tą samą stronę, ale możemy też igiełką. Już mamy wektor indukcji B. I teraz dalej jest ta sama metoda. Już różniło się tylko tym, że musieliśmy ustalić wektor indukcji wewnątrz tej zwojnicy. Czy zamiast kołowego, jednego takiego kołowego przewodnika, który wcześniej mieliśmy, teraz mamy kilka kołowych przewodników, ale to jest tak to rozwiązujemy, jakby to był jeden kołowy przewodnik tu, o, kołowy przewodnik i znaczy w tym miejscu, gdzie jest ten kołowy przewodnik, coś, na przykład ten elektromagnes wytworzył pole magnetyczne o indukcji właśnie tej B, tak skierowanej. O, to jest ta indukcja, gdzie tam indukcja, patrzę tu, indukcji B skierowanej właśnie tu w lewą stronę, no to teraz potrzebujemy informacji o strumieniu tego pola zewnętrznego, no to więc wybieramy wektor powierzchni S, prostopadły do powierzchni tych zwojów, ale o zwrocie zgodnym z wektorem indukcji B, żeby strumień tego pola był dodatni. I teraz przechodzimy do naszej analizy, więc dzięki temu, że wybraliśmy wektor S zgodny z B, no to ten strumień tego pola zewnętrznego jest dodatni, bo tworzą te wektory kąt mniejszy od 90 stopni, kosinus jest wtedy dodatni. Patrzymy, co się zmienia. No, pole powierzchni zwojów się nie zmienia, czy S się nie zmienia, ale ponieważ zamykamy owód i natężenie rośnie, a więc to indukcja rośnie wewnątrz i rośnie również na zewnątrz indukcja. Czyli indukcja tego pola zewnętrznego w tym miejscu, gdzie jest ten przewodnik, tuż po zamknięciu obwodu, rośnie. Iloczyn tych wielkości też rośnie. Czyli strumień pola zewnętrznego w tym miejscu rośnie, jest dodatni, pojawia się prąd indukcyjny w tym przewodniku, który przeszkadza zwiększaniu tego strumienia pola zewnętrznego, który jest jeszcze dodatni, dlatego ten strumień wytworzony przez prąd indukcyjny jest ujemny, bo przeszkadza zwiększaniu wielkości dodatniej. Gdyby ten strumień był malał, to ten strumień by przeszkadzał zmniejszaniu, czy byłby większy rodzaj. Teraz jest ujemny, bo przeszkadza zwiększaniu. A gdyby ten zmniejszał się, to byłby dodatni ten strumień Fibre-Int, ponieważ by przeszkadzał zmniejszaniu. On zawsze przeszkadza, jest wredny po prostu. No jeżeli ten strumień Fibre-Int jest mniejszy od 0, to znaczy, że kosinus kąta między B-Int i S jest mniejszy od 0, to znaczy, że ten kąt między wektorem B-Int i S mieści się w granicach od 0, tylko bez 90, od 90, przepraszam, tylko bez 90 do 180 włącznie. Więc prąd indukcyjny będzie płynął albo w jedną stronę, albo w drugą stronę.
Więc na samym tu wewnątrz wytworzy pole o indukcji skierowanej albo w lewo, albo w prawo, więc wektor Bint może tworzyć tu z wektorem S albo kąt 0 stopni, albo 180. Z tych dwóch możliwych kątów w tym przedziale mieści się kąt jaki? Tylko 180 stopni. Czyli wektor Bint i S, te wektory muszą być do siebie przeciwne. Więc rysujemy wektor Bint, tu go narysowaliśmy, przeciwny do S. Przeciwny do S. Mamy wektor Bint. I teraz pytanie, w którą stronę musiał płynąć prąd indukcyjny, żeby takie pole o takiej indukcji wytworzyć? No to rysujemy śrubę. Pod śrubą ten wektor Bint i szukamy takiego kierunku ruchu obrotowego śruby, aby ona, ruch postępowy był zgodny z wektorem Bint. No to śruba musiałaby się tak obracać, jak ta strzałka na śrubie zaznaczona. Czy tak musiałaby się śruba obracać, zaznaczamy to na śrubie i tak płynie, w takim kierunku płynie prąd indukcyjny. I zaznaczamy ten kierunek prądu indukcyjnego na każdym z tych zwojów. I zauważamy, że tu płynie do dołu, o i w prawo. Już określiliśmy kierunek prądu indukcyjnego, a jeszcze pytanie, jak oddziałują te magnesy, elektromagnesy na siebie. No to patrzymy na wektor Bint, bo właśnie ten prąd indukcyjny wytworzy tu swoje pole magnetyczne, to Bint. I właśnie można zastąpić teraz ten elektromagnes magnesem o tak dobranych biegunach, że z tej strony, gdzie jest wektor Bint, grot wektora Bint będzie biegun północny, a gdzie jest początek wektora Bint będzie biegun południowy. Więc patrzymy, jakimi biegunami się ku sobie są skierowane te elektromagnesy. Tu jest S i tu jest S, czyli się co? Odpychają. Tu są te siły. Odpychają się te elektromagnesy. No jak to wytłumaczyć? Natężenie z tą regułą Lenza, jak to połączyć? W tej wersji takiej, tej pierwotnej, tej pierwszej, którą sformułowaliśmy. Więc zamyka się tu obwód, rośnie natężenie prądu, rośnie indukcja tu wewnątrz i rośnie indukcja tu, więc czyli tu rośnie indukcja, rośnie wartość indukcji. I z tego powodu też strumienie, wartość strumienia rośnie, tak? I pojawia się prąd indukcyjny, który wytwarza takie pole, że ten, tak jakby ten elektromagnes chciał uciec z tego miejsca, gdzie ta indukcja rośnie, bo jakby się oddalił dalej, to ta indukcja tam jest, ma mniejszą wartość, czyli ta siła magnetyczna próbuje jak gdyby odsunąć tą zwojnicę z tego miejsca, gdzie ta indukcja pola zewnętrznego się zwiększyła, czyli nie chce, żeby się zwiększała w tym miejscu, gdzie jest wewnątrz tej zwojnicy. Czyli ta siła próbuje odsunąć tą zwojnicę od tego miejsca, gdzie indukcja tego pola zewnętrznego rośnie. A to właśnie ten wzrost wartości indukcji pola zewnętrznego był przyczyną powstania prądu indukcyjnego. Czyli ciągle ten prąd indukcyjny przeszkadza przyczynie, która spowodowała jego w ogóle przepływ, czy jego powstanie. No i jeszcze ostatnie, tak myślałem, czy to ostatnie zrobić, bo trochę to długie jest, długa lekcja trwa, ale jeszcze może się uda nam. Bo to jest, nie jest trudne. No dobrze, tam jeszcze chciałem coś powtórzyć, ale już nie będę miał siły nawet. I teraz ostatnie zdanie jeszcze. Określ kierunek prądu indukcyjnego w drugim obwodzie, jeżeli otworzymy przełącznik w obwodzie pierwszym. Czyli mamy tu dwa obwody. Tu pierwszy obwód zamknięty, gdzie mamy źródło napięcia i tu jest ten przełącznik, który możemy zamknąć lub otworzyć, więc tu będziemy otwierać. Wcześniej był on zamknięty, czy tu płynął prąd sobie od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale źródła, czy tak płynął prąd, tu zaznaczyłem ten kierunek prądu i w pewnym momencie otwieramy obwód. To nie jest tak, że natychmiast ten prąd, znaczy w naszej skali prawie, że natychmiast, ale to natężenie prądu maleje od pewnej wartości do zera. Czyli tuż po otwarciu tego obwodu natężenie prądu maleje i teraz pytanie, co się stanie, czy powstanie, zacznie płynąć prąd indukcyjny w tym przewodniku zamkniętym, tym drugim. No to zaraz sprawdzimy.
Czyli tu zacząłby płynąć prąd indukcyjny, gdyby zmiana tego natężenia prądu spowodowała zmianę strumienia pola zewnętrznego, czyli wytworzonego przez ten prąd tu płynący, strumienia przechodzącego przez tą powierzchnię. No to zobaczymy, czy tak się dzieje. I co wytwarza pole magnetyczne tej powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem? No prąd płynący w tym całym przewodniku, ale przede wszystkim ten prąd płynący w tej części tego przewodnika, która jest tu najbliżej. Wpływ tej prądu, który płynie tu na pole, tu jest dużo mniejszy niż wpływ prądu, który płynie w tej części przewodnika na to pole magnetyczne w tym miejscu. Więc my tylko rozważamy wpływ tego pola, które płynie magnetycznego wytworzonego przez tą prąd płynący w tej części przewodnika na pole wytworzone właśnie w tym miejscu. Więc gdybyśmy mieli taki przewodnik prostoliniowy, to pole magnetyczne przez niego wytworzone, linie tego pola miałyby kształt okręgów o środku w tym przewodniku i w płaszczyźnie prostopadłej do tego przewodnika. Czyli tak wyglądałaby linia pola wokół pola magnetycznego wytworzonego przez taki prąd. Tak? Regułą śruby prawoskrętnej ustalimy kierunek tej linii pola, więc obok śruby rysujemy kierunek tego prądu i szukamy ruchu obrotowego śruby takiego, aby przesuwała się zgodnie, żeby jej ruch postępowy był zgodny właśnie z kierunkiem prądu. Czy tak musiałaby się ta śruba obracać? Czy zaznaczyłem ten kierunek ruchu obrotowego na śrubie i na tej pogrubionej części linii pola. Uwaga, bo ta linia pola nie jest wokół tego środka między tymi przewodnikami, to jest wokół tego przewodnika, wokół tego przewodnika wyżej. Tak? Tu jest środek tego okręgu, tu jest środek, czyli odtąd dotąd jest tak samo jak odtąd dotąd. To nie, ten okrąg nie jest wokół tego punktu między tymi przewodnikami, tylko wokół tego przewodnika. No i teraz wektor indukcji jest styczny do linii pola, więc tu ta linia pola wychodzi, a tu wchodzi, ale to jest to miejsce, więc tu wektor indukcji też wychodzi z tego, znaczy z tej powierzchni, tak? Bo ta linia stąd wychodzi do góry, czyli wektor indukcji będzie skierowany do góry, prostopadle do kartki, że jest kółko z kropką. Już mamy wektor indukcji i dalej cała reszta się powtarza. Znaczy różnica między tymi zadaniami jest taka, że w niektórych trzeba ustalić najpierw ten wektor indukcji. A jak już mamy wektor indukcji, to wszystkie te zadania sprowadzają się do tego samego schematu. Potem wybieramy wektor powierzchni, żeby tworzył jak najmniejszy kąt, prostopadły do powierzchni, żeby tworzył z wektorem indukcji jak najmniejszy kąt, najpierw 0 stopni. Potem sprawdzamy, dzięki temu, właśnie to już nawet pokażę, więc wybieramy wektor powierzchni zgodny z wektorem indukcji. Dzięki temu zawsze ten strumień tego pola zewnętrznego jest większy od zera. Potem patrzymy, co się dzieje z B i z S. No tu akurat ta powierzchnia się nie zmienia, więc S jest stałe, a indukcja w tym miejscu maleje, ponieważ natężenie maleje, a więc jak natężenie prądu tu maleje, to i indukcja tego pola wokół tego przewodnika też maleje. Więc B maleje, iloczyn maleje, więc strumień pola zewnętrznego jest dodatni i maleje, więc pojawia się prąd indukcyjny, który przeszkadza zmniejszaniu się tego pola, strumienia pola zewnętrznego, czyli ten strumień Fibe Int jest wytworzony przez prąd indukcyjny jest większy od Z, bo przeszkadza zmniejszaniu, a z tego wynika, że kąt między wektorem B Int i S musi się mieścić w granicach od 0 stopni włącznie do 90, tylko bez 90. Tu na samym środku wektor B Int będzie prostopadły do tej powierzchni, z symetrii to wynika, i czy będzie tworzył kąt albo 0, albo 180 z wektorem powierzchni. To z tych dwóch możliwych kątów tu się mieści w tym przedziale dozwolonym kąt 0 stopni, czy wektor B Int i S, one będą te wektory zgodne ze sobą. Tak samo skierowane. Więc rysujemy wektor B int zgodny z S, to było kółko z kropką, to i wektor B int jest też kółko z kropką i pytamy się, w którą stronę musiał prąd indukcyjny płynąć, żeby wytworzył takie pole. Więc pytamy się, jak śruba ma się obracać. Czy tak się ma śruba obracać, czy tak się ma obracać śruba? Musi być prostopadle do tej powierzchni ograniczonej przewodnikiem. Więc widzimy, że jak tak śruba by się obracała, to by się wykręcała, czy poruszała do góry, czy zgodnie z wektorem B int. I rysujemy ten kierunek prądu indukcyjnego w tym przewodniku, na przykład w tym miejscu. Tak? Czyli tak płynie prąd indukcyjny i zaznaczamy to na przewodniku może w jednym, może w kilku miejscach. No nic, ja już więcej siły nie mam, a jeszcze muszę to do komputera i,
potem z komputera do YouTube, trochę czasu mi to zajmie, ale tak jest codziennie. Więc dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Proszę przećwiczyć to, jeszcze raz tylko może dokończę jeszcze, że te wszystkie zadania od momentu, kiedy ustalimy wektor indukcji B na powierzchni ograniczonej tym przewodnikiem, w którym wcześniej prąd nie płynął, to od tego momentu wszystkie zadania z tej reguły Lenza są praktycznie identyczne. No one się różnią tylko tym, że trzeba wcześniej, może w inny sposób ustalić w różnych zadaniach ten wektor indukcji B. Potem schemat ten pracuje od początku do końca. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.